Witam, dziękuję za zaproszenie i dzień dobry Państwu. Muszę powiedzieć, że zawsze, kiedy człowiek mówi na tematy, na które się nie zna, to z jednej strony ma takie przyjemne mrowienie po plecach, że sam się czegoś nauczy, z drugiej strony oczywiście zwyczajną obawę, bo ktoś może powiedzieć, co mogę wiedzieć o zazdrości. Zwłaszcza, że mówimy o temacie, który nie jest prosty do zdefiniowania. Prostsza jest zawiść, bo zawiść się kojarzy jednoznacznie z czymś, co jest złe, podstępne i aspołeczne. I teraz zazdrość można interpretować na bardzo wiele sposobów. Ale ja chciałbym się skupić na tym, w jakich sytuacjach ludzie w biznesie mogą odczuwać naturalną zazdrość wobec innych organizacji albo wobec innych ludzi. No, głównie wynikającą z narkotyku społecznych porównań. Jakbyśmy o tym nie myśleli, to jednak żyjemy w świecie, w którym zawsze porównywaliśmy się i ocenialiśmy się. I każdy z nas zazdrość wielokrotnie w życiu odczuwał. O pozycję, o prestiż, o pieniądze, o szczęście, o ludzką sympatię. Jedni są bardziej, drudzy mniej lubiani. O wiedzę, o męża, żonę, kochanki, umiejętności. Znaczy zazdrość jest gdzieś najbardziej naturalną rzeczą na świecie i chyba kto nie czuł zazdrości, to nie czuje nic. Ale gdybyśmy zeszli z tego górnolotnego poziomu na poziom biznesu i postarali się odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest funkcjonalność zazdrości w biznesie, to wydaje mi się, że są takie cztery podstawowe obszary, czy cztery typy zazdrości, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza zazdrość to zazdrość dobra. I chciałbym od niej zacząć, bo zazdrość dobra jest w pewnym sensie cudowna. Dobra zazdrość oznacza, że chcemy konkurować. Dobra zazdrość wraca do etymologii słowa konkurencja, które mówi konkurę, biec razem. Chcemy biec razem i wyrównywać poziomy. Chcemy uczyć się od innych. Chcemy po prostu lepiej biegać. Prawda? I teraz ta dobra zazdrość to prowadzi do imitacji. Ona prowadzi do tego, co kiedyś nazywaliśmy benchmarkingiem. Benchmarking polega na tym, że patrzymy sobie na konkurentów, patrzymy na inne organizacje, bo to niekoniecznie muszą być konkurenci, i chcemy się nauczyć ich rozwiązań. To w latach 90. nawet była cała taka szkoła tak zwanego best in class. I były między innymi dlatego w Stanach, ale również w Japonii i w niektórych innych krajach rozpowszechniły się nagrody za sposób zarządzania, obojętnie czy to była nagroda Deminga, czy to były inne nagrody w Stanach Zjednoczonych. I były firmy desygnowane z racji tego, że coś umiały niezwykle dobrze. To się też wiązało z teoretycznym pojęciem kluczowych kompetencji. Były firmy, które były pokazywane jako absolutne, tak jak Johnsonville Sausage, taka wielka masarnia w Stanach Zjednoczonych, jako przykład genialnego zarządzania ludźmi. Były firmy pokazane, które umiały wspaniale robić logistykę. Były firmy, które umiały robić genialnie marketing. I między innymi te nagrody zarówno w Japonii, jak i w Stanach Zjednoczonych, z nimi były związane pewne zobowiązanie. Jeżeli jesteś taki dobry, to pokaż, jak to robisz. Co takiego jest w tym niezwykłego? Czy jest to niezwykła wiedza, czy są to umiejętności, czy jest to nastawienie? I firmy mogły zwiedzać inne firmy i uczyć się ich rozwiązań. I ja chciałbym powiedzieć coś pewnie, co nie jest bardzo popularne w świecie biznesu. Ale chciałbym powiedzieć, że imitacja jest bardzo ważna. Imitacja jest dobra. Imitacja jest czasami znacznie lepsza niż innowacja, bo imitacja powoduje, że czerpiemy z już sprawdzonych wzorców, a jednocześnie mamy motywację do zmiany, mamy motywację do doskonalenia, mamy impuls do walki i zdrowej konkurencji. I w tym sensie imitacja teoretycznie i praktycznie jest ogromnym źródłem produktywności zmian i bardzo często innowacji, dlatego że takich prawdziwie przełomowych i wielkich innowacji to mamy bardzo mało technologicznych. To, co jest podstawową innowacją w biznesie, to jest jednak innowacja organizacyjna.
I jeżeli wdrożymy jakiś system zarządzania, jakieś rozwiązanie z obszaru zarządzania ludźmi, z obszaru płacowego, z obszaru marketingu, z obszaru logistyki i dostosujemy je do specyfiki swojej organizacji, to de facto mamy do czynienia z innowacją. Lokalną, ale innowacją. Na poziomie menedżerów taką najprostszą, dobrą zazdrością jest to, że się uczą. To, że podejmują ogromny wysiłek i uczestniczą w programach typu Executive MBA, MBA, Advanced Leadership Program, Advanced Management Program itd. Bo dzięki temu podwyższają generalnie nie tylko poziom edukacji, podwyższają poziom wiedzy, ale uczą się od swoich kolegów na takich programach nowych, ciekawych praktyk. I w pewnym sensie rzeczywiście straszni są ludzie, którym się wydaje, że osiągnęli jakieś szczyty swoich możliwości i umiejętności. I właściwie w tym miejscu powinienem prawie skończyć, bo tu się chyba kończy opowieść o takiej dobrej, ważnej zazdrości, która bardzo często jest motorem rozwoju, motorem doskonalenia, motorem sięgania wzwyż. Dalej już jest zazdrość niedobra. I pierwszym typem zazdrości, którą wyróżnił, to jest zazdrość taka brzydka. Taka zazdrość, która polega na tym, że jeżeli jesteśmy biznesem numer jeden i jest biznes numer dwa, albo jesteśmy człowiekiem numer jeden i jest człowiek numer dwa, to chcemy, aby druga strona przegrała, żeby straciła to, co ma. I znacznie mniej ważne jest to, czy my coś na tym osiągniemy. Mimo, że oczywiście miło jest osiągnąć coś na nieszczęściu bliźniego. Natomiast ważniejsze jest to, żeby przyczynić się do tego nieszczęścia. Prawda? I w pewnym sensie, jak myślałem nad tym wykładem, się przygotowywałem, to nagle sobie uświadomiłem, że to jest taka kwintesencjonalna polska zazdrość. Właściwie mógłbym nie nazwać jej zazdrością brzydką, tylko zazdrością polską, bo to jest zazdrość jak ze złych snów i dowcipów o polskim piekle. Ale żeby to nie było tylko tak banalnie, to jest to również zazdrość szekspirowska. Prawda? Jeżeli czytamy Otella i czytamy o tym, jak Iago podmawia Otella do tego, żeby przestał ufać swojej żonie Desdemonie. I kończy się to oczywiście, jak wiemy, dramatem. Otello dusi Desdemonę i sam w końcu popełnia samobójstwo, zdając sobie sprawę z tego, że do czego go ta zazdrość doprowadziła. To mamy poczucie dramatu i mamy poczucie nieszczęścia. Podobnie w Hamlecie, kiedy widzimy, jak Klaudiusz zazdrosny o powodzenie brata, sięga po koronę i sięga po żonę, to mamy poczucie niewiarygodnego dramatu. I to jest taka zazdrość, która ciągnie w dół. Najczęściej inny, czasami zazdrośnicy zostają na powierzchni, ale w końcu, w ostatecznym rozrachunku, prawda, ci zazdrośnicy też przegrywają. I głównym problemem brzydkiej zazdrości jest postrzeganie świata jako grze o sumie zerowej. To znaczy, wszystkie moje wypłaty są funkcją wypłat innych, i aby podwyższyć swoje wypłaty, ja muszę zabrać komuś innemu. I to bardzo często występuje w relacjach biznesowych, przy podziale wartości. Kiedy jest dostawca i jest firma, albo kiedy jest firma i jest konsument, to w całym tym łańcuchu powstaje marża. I powstaje pytanie, jak ona się dzieli. Prawda? Bardzo często występuje to w relacjach joint venture, kiedy są wspólne przedsięwzięcia i mamy sytuację, kiedy partner zyskuje w naszej ocenie więcej niż my. I co z tego? My też zyskujemy. Prawda? A tym niemniej, jak wiemy z badań empirycznych, joint venture są najbardziej niestabilnym typem organizacji, zwłaszcza joint venture 50 do 50%, ze względu właśnie na brak zaufania i zazdrość, one się właściwie prawie wszystkie rozpadają. I pandemia, tak a propos, jak wynika z badań, które robię z współpracownikami z Uczelni Koźmińskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, to wzmocniła. Ta polaryzacja relacji bardzo wyraźnie nastąpiła. To znaczy, dobre relacje się wzmocniły. Natomiast relacje słabe, słabe więzi i więzi, które nie mają silnego ładunku zaufania, bardzo się osłabiły i uczyniły konfliktogennymi. I na poziomie ludzi ta zła zazdrość to negowanie oczywistych sukcesów. I może akurat to jest zły przykład po wprowadzeniu pana redaktora Oksanowicza. Natomiast polskie środowisko naukowe jest takim też przykładem
często nie za dobrej zazdrości, bo wszędzie na świecie jest taki prosty przykład jakości pracy naukowej, który jest oczywiście ułomny. To jest wskaźnik cytowań. A w Polsce uważa się, że to jest punktoza i ma to taką bardzo negatywną konotację. Jest bardzo duża część środowiska, która z tym walczy, no bo z bardzo prostego powodu. To nie jest wskaźnik, na którym ona pozycjonuje się wysoko. Ja również mam swoje wątpliwości odnośnie wprowadzonej ostatnią ustawą o zmianach w szkolnictwie wyższym tytułu profesora dydaktycznego. Na pewno część osób na ten tytuł zasługuje, dlatego że są wybitnymi dydaktykami, a z różnych powodów są mniej zainteresowane pracą naukową. Ale nie wiem, czy nie będzie to prowadziło do takiej brzydkiej zazdrości w środowisku naukowym, w którym ludzie, którzy nie dostaną tego stopnia profesora dydaktycznego, będą znacznie bardziej zazdrościli tym profesorom dydaktycznym, niż dawniej zazdrościli tym profesorom naukowym. I dlatego mam takie poczucie, że chyba najprostszym sposobem likwidacji tej zazdrości byłoby przyznanie wszystkim ludziom z tytułem doktora w Polsce tytułu profesora dydaktycznego, co by być może uspokoiło sytuację. I teraz następnym typem zazdrości jest zazdrość zła. Zazdrość zła polega na tym, że chcemy pogrążyć przeciwnika. No, to chcemy pogrążyć przeciwnika, samemu mając nad nim już przewagę. To nie jest tak, że jesteśmy słabsi, że mamy mniej. Nie, możemy mieć więcej, ale chcemy odebrać tym, którzy mają mniej niż my, to, co mają. I nawet czasami jesteśmy skłonni zainwestować w to lub pomóc losowi, aby komuś zaszkodził. I ta zła zazdrość jest najgorsza. To jest zazdrość, która prowadzi do nieuczciwej konkurencji. To jest zazdrość, która prowadzi do wojen cenowych, która prowadzi do czarnego PR-u, która prowadzi do tego, czego uczymy studentów na zajęciach z etyki biznesu, aby nie robić. Do tego, że wielkie firmy włamują się, tak jak kiedyś to zrobiła British Airways, do baz danych swoich konkurentów, ażeby wykorzystać te dane do prowadzenia czarnego PR-u, do wojen, które toczy w tej chwili Apple z deweloperami, którym zawdzięcza w ogóle istnienie swojego ekosystemu, do niewiarygodnego wykorzystywania pozycji monopolistycznej przez Google'a i Facebooka, aby zdławić jakiekolwiek firmy, które miałyby szansę na tym rynku urosnąć. I to jest taka najgorsza możliwa zazdrość potężnych tego świata firm, monopolistów, zwłaszcza firm high-techowych, które do niedawna same się starały przedstawić w świetle niosących postęp i kaganek oświaty. Na poziomie ludzi o tej zazdrości lepiej nie mówić, bo jest obecna wszędzie wśród nas i nie jest niczym dobrym. Natomiast jest jeszcze zazdrość dziwna. I ta dziwna zazdrość to jest zazdrość, kiedy jesteśmy lepsi. Mamy większe zasoby, mamy lepsze produkty, mamy większą skumulowaną wiedzę, prawda? Ale boimy się, że utracimy tą przewagę na rzecz innej osoby. Czyli motorem tej zazdrości, prawda, w tym przypadku nie jest nawet chęć uzyskania przewagi dla przewagi. Tutaj motorem jest strach. I na tym polega ta podstawowa różnica. O ile motorem zazdrości dobrej, brzydkiej czy złej jest przede wszystkim ambicja, jest przede wszystkim chęć osiągania, o tyle paliwem zazdrości dziwnej jest głównie strach, obawa o utracenie tego, co się ma. Prawda? I ja bym powiedział, że ta zazdrość dziwna nie jest ani dobra, ani zła per se. Sama w sobie ona nie jest w żaden sposób dramatyczna, ani w żaden sposób korzystna. Problem polega na tym, że ona się w każdej chwili może stać każdą z innych zazdrości. Może stać się zazdrością dobrą, może stać się zazdrością złą, może stać się zazdrością brzydką. I w pewnym sensie być może to właśnie taka dziwna zazdrość jest zazdrością kanoniczną. Jest zazdrością, która leży u podstaw
wszystkich zazdrości. I być może, gdybyśmy chcieli troszkę mniej tej zazdrości mieć w świecie, to może powinniśmy się mniej bać, po prostu i zwyczajnie. Mniej bać w biznesie, mniej bać w życiu, mniej bać w funkcjonowaniu społecznym. W związku z tym, podsumowując to, moje krótkie, początkowe wystąpienie, chciałbym powiedzieć, co można powiedzieć o zazdrości, prawda? No, chyba to, że niejedno ma imię i niejedną ma postać. To nie jest tak, że możemy jednoznacznie powiedzieć, że zazdrość jest grzechem, że zazdrość jest zła, że zazdrość jest niekorzystna. Nie, zazdrość może być niezwykle dobra, motywacyjna i pozytywna. Ja niezbyt sobie wyobrażam jakikolwiek postęp, jakikolwiek rozwój, obojętnie jak nie jest zdefiniowany i dla kogo, co ten rozwój i postęp znaczy. Bez społecznych porównań i bez zazdrości o to, że ktoś robi coś lepiej, ktoś ma większą skumulowaną wiedzę, no, na tym polega przecież to, że sięgamy do gwiazd, że staramy się być lepsi, że staramy się walczyć na rynku. No, na tym polega konkurencja, prawda? Że staramy się dorównać innym graczom rynkowym. I nawet jeżeli jest to bardzo trudne, bo ci gracze rynkowi są firmami poza naszym zasięgiem, to sama gonitwa, prawda? Bardzo często daje wielki sens. Ja kiedyś zrobiłem takie duże badania na temat reputacji. I odkryłem wtedy, co pewnie odkryło przede mną setki ludzi, ale to zawsze jest takie śmieszne, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co jest nieoczywiste, że bycie numerem 2 i 3 w biznesie jest znacznie lepsze niż bycie numerem 1. Dlatego, że numer 1 nie ma kogo gonić. Prawda? Numer 1 żyje w tej zazdrości lękowej. Numer 1 wie, że za każdym rogiem rynku czai się ktoś, kto chce zająć jego pozycję, że nowo wchodzący na rynek będą patrzeć jako na tego lidera, jako na układ odniesienia i będą zastanawiali się, jaki fragment rynku, jaki segment, jaki produkt, jakich ludzi mu wyszarpnąć. I to jest urok bycia numerem 2 i numerem 3, bo z tej pozycji patrzysz i ścigasz. I masz w pewnym sensie znacznie większą i zdrowszą motywację. Zazdrość może być brzydka i negatywna. Może być zła i zawistna. Może być, tak jak mówiłem, lękowa. I kończąc, chciałbym powiedzieć, że podobno, to chyba Bertrand Russell powiedział, że szczęśliwi są ludzie, którzy nie zazdroszczą. Ale wydaje mi się, że takich chyba po prostu nie ma. Że wszyscy w biznesie i poza biznesem jakoś trochę zazdrościmy i na pewno byłoby lepiej, jeżeli pula zazdrości w społeczeństwie jest stała, jak najwięcej było tej dobrej. Tej zazdrości, która nas motywuje do tego, żeby być lepszym, do tego, żeby sięgać do gwiazd, do tego, żeby się doskonalić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za wykład wprowadzający nas w tematykę 8. konferencji Nieodpowiedzialni. Jeśli pan profesor pozwoli, to jeszcze przez moment zatrzymam pana przy monitorze. Proszę zostać z nami. I chciałbym podpytać jeszcze o to, co pan teraz w czasie pandemii porabia. Zostawiając na moment, na chwilę, tematykę zazdrości, stricte tematykę zazdrości, ale wiem, że realizuje pan badania na temat tego, jak zachowują się polscy przedsiębiorcy w czasie pandemii. Zdaje się, że jesteśmy już po drugiej serii tych badań. Co pan może powiedzieć o samopoczuciu, o nastrojach, które panują właśnie wśród polskich przedsiębiorców? Co, jak mi się wydaje, będzie rzutowało również na ich zachowania w sferze wartości? A tutaj możemy natrafić na coś, co będzie prowokowało do zazdrości. Jesteśmy po czwartej turze tych badań. Czwarta. Pierwsze trzy tury były publikowane w Rzeczypospolitej i na stronach Akademii Leona Koźmińskiego.
Myśmy zaczęli te badania realizować na samym początku marca i realizujemy je w takich odstępach, mniej więcej 6-tygodniowych. Pierwsza tura badań była realizowana, znaczy na przełomie lutego i marca, jak tylko pojawiły się pierwsze ślady pandemii, pierwsze sygnały, następna marca i kwietnia, a potem w maju i czerwcu. I w tej chwili zrealizowaliśmy czwarty etap tych badań. Mamy zebrane ankiety i obrabiamy je. I powiedziałbym tak, znaczy ja się ogromnie niepokoję, to znaczy, ale pewnie pod tym względem nie jestem inny od wielu osób i to się dzieje w całej Europie tak naprawdę. Kiedy pandemia się zaczęła, menedżerowie potraktowali jako osobiste wyzwanie personalne i menedżerskie. To znaczy byli napędzeni adrenaliną, byli napędzeni potrzebą reagowania i działania, wprowadzali procedury bezpieczeństwa, higieny i walczyli o swoją sytuację, o uspokojenie jakby sytuacji rynkowej. W drugim etapie badań ewidentnie widać, że menedżerowie wykorzystują wiedzę, którą mają i wykorzystują doświadczenia w celu wprowadzania przede wszystkim tego, co się nazywa w biznesie no regrets moves, czyli takie ruchy, których nigdy nie będziesz żałował, a mianowicie poszukiwanie pewnej efektywności, poszukiwanie wydajności, ustabilizowanie relacji z dostawcami i odbiorcami, ścięcie kosztów tam, gdzie to jest możliwe, stosunkowo rzadko w polskich warunkach, bo nie jesteśmy w Ameryce, zwolnienia. Trzecia faza, czyli przełom maja i czerwca, była fazą optymizmu. Była fazą, kiedy menedżerowie zaczęli budować plany popandemiczne. To znaczy, zaczęli myśleć w kategoriach w porządku, to może jeszcze potrwa. Na pewno jeszcze potrwa, bo menedżerowie może i są optymistami, ale nie są głupi. I w związku z tym, stabilizując sytuację w biznesie, zaczęli absolutnie budować strategię na day after, na dzień po. Wrzesień mówi o jednej rzeczy, badania. Bohaterowie są zmęczeni. Po prostu i zwyczajnie. Widać frustrację, widać zmęczenie. Nie chciałbym powiedzieć, że widać gniew, bo menedżerowie są zbyt profesjonalni na to. Ale widać takie poczucie, że ten plan na dzień następny prawdopodobnie nie zostanie wdrożony, że zaufanie minimalne, które mieli do otoczenia instytucjonalnego naokoło siebie, ich jednak zawiodło i pod tym względem byli zbytnimi optymistami, i że skala tego, co się dzieje w niektórych przypadkach, zaczyna ich przerastać, i być może walcząc o życie swoich firm, będą musieli podjąć decyzje, które dotychczas unikali. Zarysowując w ten sposób sytuację w top managementie polskich firm, wydaje mi się, że to nie jest miejsce na zazdrość. To chyba wręcz odwrotnie. Tutaj widzę miejsce dla empatii, dla poszukiwania wsparcia na zewnątrz. Czy w warunkach pandemii zazdrość jednak może w biznesie się rozwijać? Czy będzie dotyczyła firm technologicznych, do których pan odwoływał się w wykładzie inaugurującym? I ja myślę, że ma pan absolutnie rację, że jeżeli byśmy chcieli uogólniać, to tej zazdrości jest mniej i będzie mniej, bo ludzie naprawdę mają inne problemy na głowie. Jeżeli jakiś z naszych, jeżeli tak mogę powiedzieć, grzechów się pojawia, to grzech, o którym mówiłem, grzech gniewu. Grzech, prawda, gniewu przeciwko otoczeniu instytucjonalnemu, które. Bo proszę Państwa, trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy bardzo dużo badań na temat działania firm w czasach epidemii, wojny i kryzysów gospodarczych. I menedżerowie są ważni, ale jeszcze ważniejsza jest jakość otoczenia instytucjonalnego, administracji państwowej, administracji samorządowej, wszystkiego, co biznes otacza. Bo biznes sobie jakoś w tym wszystkim radzi, prawda? Natomiast bez wsparcia tego otoczenia i bez stabilności tego otoczenia, absolutnie, bez jasności, transparentności, szybkości i precyzji rozstrzygnięć w tym otoczeniu, to biznes ma po prostu 3 razy więcej swoich kłopotów niż te, na które napotyka.
I w tym sensie ten biznes ma prawo do tego gniewu, a zazdrościć w tej chwili nie ma czego i nie ma komu. I jeszcze przez moment proszę pozostać z nami. Mówiąc o zazdrości, odwołał się Pan zarówno do polskiego piekiełka, odwołał się Pan także do klasyki literatury światowej. Zastanawiałem się nad tym, czy zazdrość w czasach szekspirowskich w biznesie, z pewnością odmiennym od jego form współczesnych, była taka sama. To znaczy, czy zazdrość w biznesie wśród przedsiębiorców zazdroszczących sobie no, pozycji czy bycia numerem jeden jest niezmienna od wieków, czy jednak zmienia się, jak pan sądzi? Ja myślę, że trafił pan w sedno. To znaczy, ja myślę, że ona jest w pewnym sensie częścią kondycji ludzkiej. I z jednej strony na pewno mieliśmy taką zazdrość dobrą, pozytywną, kiedy firmy, jak i ludzie się od siebie uczyli. No przecież po to były cechy, prawda, rzemieślnicze, żeby uczniowie mogli się uczyć od mistrzów, a mistrzowie od wielkich mistrzów. Ale również była zazdrość zła i brzydka i jeżeli miałbym znaleźć przykład takiego high-techu w średniowieczu, to chyba jako przykład podałbym firmę Fuggerowie i bracia. Przepraszam, Fugger i synowie. Z wieków średnich to była największa europejska firma i największa w tamtym czasie korporacja świata, kontrolująca handel metalami szlachetnymi i nieszlachetnymi, ziołami, kopalnie, odlewnictwo w Europie, osadzająca cesarzy na tronach i papieży w Watykanie i która doprowadziła między innymi do wojen religijnych, żeby pozamykać kopalnie i odlewnie w Czechach, które były bardzo silnym konkurentem w tamtych czasach Niemiec i która w sposób bezwzględny, jednoznaczny niszczyła konkurencję naokoło, ażeby stać się taką imperialną potęgą, a Fugger potrafił napisać do cesarza krótki list. Jego wysokość, chciałbym przypomnieć, za czyje pieniądze siedzi pan na tronie. I pewnie pod tym względem to się tak dramatycznie nie zmienia, poza tym, że zmieniają się pejzaże i krajobrazy, w których się odbywa ta gra, ale istota samej gry, takiej i dobrej zazdrości, i tej złej zazdrości, pozostaje chyba z nami od czasu, kiedy Kain zabił Abla, bo uważał, że ofiara Abla Panu Bogu się bardziej podobała, a prawdopodobnie również dużo wcześniej, zanim istniał Kain, Abel i cała reszta. To nie jest dobra wiadomość, natomiast ja jednak mam dobrą wiadomość, że wystąpienie pana profesora pozostanie z nami już na zawsze, dlatego że zapisujemy i tę prezentację, tę wypowiedź, jak i kolejne, które pojawią się w przestrzeni 8. konferencji nieodpowiedzialnych i będziemy je sukcesywnie udostępniać. A panu profesorowi Krzysztofowi Obłojowi bardzo, bardzo dziękuję za to, że poświęcił pan swój czas, swoją wiedzę, swoją ekspresję. Ja również bardzo dziękuję i chciałem powiedzieć, że nie kończmy tego pesymistycznie. To znaczy niech pula zazdrości w społeczeństwie tej dobrej będzie jak największa, bo tak jak powiedziałem, ona jest dobra i produktywna. I nie ma się co tego wstydzić, bo inaczej w ogóle nie byłoby postępu i konkurencji, gdybyśmy nie zazdrościli lepszym. Tak więc to niech będzie myśl zamykająca wystąpienie pana profesora. Profesor Krzysztof Obłój, ekonomista, teoretyk zarządzania, profesor Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo, bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy wszystkim partnerom tego cyklicznego wydarzenia. Partner strategiczny Bank BNP Paribas. Partnerzy wspierający Icano Bank, ING, Orange oraz Santander. Partnerzy konferencji Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Signal Iduna. Patroni medialni Ekonomia Społeczna.pl, Kampanie Społeczne.pl, Liberté, Odpowiedzialny Biznes.pl oraz Proto Public Relations. Inicjatywy i organizacje partnerskie Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, Feel the Planet, Feel the People, FISE, Fundacja imienia Lesława Pagi, Igrzyska Wolności, Liderzy Pro Bono, Open Eyes Economy Summit,
Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Think Tank oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.